Holandia kontra Argentyna. Dziś poznamy pierwszego z półfinalistów Mistrzostw Świata w Katarze. Witam i zapraszam na, miejmy nadzieję, pasjonujące spotkanie. Faworytem meczu reprezentacja Argentyny, natomiast Orani również są głodni sukcesów i mimo tego, że mają nieco słabszą kadrę, z pewnością nie dadzą łatwo wygrać Argentyńczykom. Licznie zgromadzeni kibice, jak widzimy, zwłaszcza holenderscy, natomiast jak wiemy, do Kataru zawitali również ultrasi Argentyny. Groźne miny do zdjęcia i już za chwilę rozpoczną. Zobaczymy za chwilę, miejmy nadzieję, składy obydwu zespołów, a już za moment pierwsze podanie między zawodnikami Orani lub też Argentyny. Zobaczymy, jak tam sędzia wyrzuci pieniądz. A więc Holandia rozpoczyna. Memphis Depay. Bergwijn. Na razie próbują wyczuć spokojnie defensorów Argentyny, ale dobre przejęcie przez Acuñę. Podał do Lautaro Martineza. Problem jest z utrzymaniem równowagi u jednego z Holendrów, ale już odzyskali piłkę gracze w pomarańczowych koszulkach. Za dalekie to podanie, zapewne tam Otamendi dotrze, tak jest. No ale z błędem Otamendi, a tu mamy jeszcze żółtą kartkę dla Juriena Timbera. I od wyrzutu z autu teraz Holandia. Dumfries. Nie dał się zatrzymać. Dogrywa w pole karne. Klasen. Odbicie od rywali. No i niestety tutaj była ręka. Będzie prawdopodobnie rzut karny. Jeszcze być może sędzina podbiegnie do VAR-u. Zobaczymy, co tam się wydarzyło. Dokładnie tak jest. Davy Klasen kopnął tę piłkę wręcz wprost w jednego z Argentyńczyków. No i teraz 8 minuta. Rzut karny. Jak to się zakończy? Martinez kontra Depay, broni Martinez. A więc wciąż 0-0. Na tych mistrzostwach bramkarze potrafią naprawdę świetnie bronić. Molina. Przejmują Holendrzy. De Jong. W polu karnym rywali zakręcił tam, ależ kopnięcie. Paredes na tym ucierpiał. Gomez. Di Maria. Próbowali go powstrzymać Holendrzy, ale on nimi zakręcił. Paredes coraz bliżej pola karnego i ten strzał zablokowany. Blind. Nathan Ake. Lewą stroną boiska teraz reprezentacja Oranie. Klasen. Do środka Berghuis. Dumfries już dobiegł do piłki, do podania na dobieg i będzie groźnie w polu karnym Argentyńczyków, ale uderzenie wprost w boczną siatkę. Kolejna żółta kartka, tym razem dla Memphisa Depaya. Ale na tablicy wyników wciąż 0-0. Ewidentnie za takie coś należała się żółta kartka. 17 minuta spotkania. Rozpocznie Martinez. Ależ błąd niesamowity. Jak fatalne było to podanie Martineza. Molina. Paredes. De Paul. Wycofanie teraz do Moliny. No nie może się podobać gra ani Argentyny, ani Holandii na początku tego spotkania. Martinez. Gomez. Przejął De Jong. Ake. Do Blinda. No i piłka poza boiskiem. Messi wybił piłkę, natomiast teraz De Jong. No, dobre odebranie przez Paredesa. Czy będzie w stanie Argentyna zagrozić bramce Holandii? De Jong. Rajd środkiem boiska. No i podanie donikąd, ale dobieg do piłki Lautaro. De Paul. No muszą grać konkretnie, aby
Tutaj dało się to oglądać klasem. Dobrze teraz z poświęceniem Argentyńczycy. Gomez. Odzyskanie przez zespół pomarańczowy. Klasen. Bergwijn. Klasen ponownie. Bergwijn. Do Klasena. Dobra wymiana piłek między nimi, ale Paredes. Zawodnik z numerem 5. Jeden z najlepszych dzisiaj na boisku piłkarzy. I już był na posterunku. Gomez. Wejście w ślizgiem, ale czysto. Ake. De Jong. Van Dijk. Pięknie teraz Gomez, ależ będzie sytuacja podbramkowa. Gomez. Gomez i 1-0. Argentyna w 34 minucie. No i słyszymy te wrzawy, słyszymy te wiwaty tutaj zgromadzonych wokół Gomeza piłkarzy. Argentyna coraz bliżej półfinału. Popatrzmy jeszcze raz na tę akcję. Nieopatrzny błąd w obronie. I to kosztowało Holendrów utratę bramki. Dzisiaj doświadczony Pasver między słupkami. No nie mają urodzaju ostatnimi laty Holendrzy, jeśli chodzi o obsadę bramki. Jest co prawda także Cillessen, ale to nie jest wybitny bramkarz. O, teraz będzie kontra Holandii. Bergwijn, Bergwijn, ale on jest sam. Nie miał mu kto pomóc i odebrali mu piłkę Albicelestes. Messi. Blind. Lewą stroną boiska nakręca akcję ofensywną Holendrów. Berghuis. Depay. Depay z dystansu, ale to był słaby strzał. Martinez już przejmuje piłkę, posyłają daleką nogą na napastników, do drugiego Martineza, Lautaro. Jednak ta akcja nie wypaliła. Timber. Berghuis. Do Dumfriesa. Bergwijn. Memphis Depay z Klasenem. Klasen, no ale strzał bardzo łatwy do obrony. Martinez rozpoczął wyrzutem do Moliny. De Paul. Lautaro. Lautaro. Messi. Messi, którego dzisiaj rzadko widzimy przy piłce. Martinez, ależ teraz okazja. De Paul, ale broni Pasver. Chociaż on dzisiaj nie jest zbyt dobrze dysponowany. Tak prosty strzał, a on miał problem z przechwyceniem tej piłki. Leo Messi. Czy on będzie wykonywał rzut rożny? Najprawdopodobniej tak. Ostatnia akcja prawdopodobnie pierwszej połowy meczu. Jeszcze 13 sekund. Leo Messi. Krótkie podanie do Gomeza. Alejandro Gomez. Ależ tutaj niesamowita akcja. I już w polu karnym Alejandro Gomez. Ale zrobił najgorsze, co można było. Oddał strzał, który absolutnie nie mógł zagrozić Pasverowi. Kończy się już ta pierwsza połowa spotkania. No ale będzie jeszcze kolejny rzut rożny. Znowu Messi podbiega. Już Gomez. Gomez. Czy znowu zakręci obrońcami Holandii? Tym razem bezpieczniej. Di Maria strzał. I będzie za moment już kończył sędzia gwizdkiem pierwszą połowę. Dość nudną. Z jedną bramką. Ale bez spektakularnych akcji. Niewykorzystany rzut karny. To się później zemściło na Holendrach. Alejandro Gomez, jak widzimy, bohaterem pierwszej połowy. No i za chwilę wracamy na połowę numer 2. Obejrzymy jeszcze powtórki, chociaż tych wielu akcji nie było.
Wracamy już na stadion. Rozpoczęli od środka Argentyńczycy i próbowali przeprowadzić pierwszą akcję ofensywną już na początku drugiej połowy, ale skutecznie uniemożliwili im to zawodnicy zespołu Oranje. Dumfries, Berghuis, do Depaya. Depay, ależ tutaj niesamowite! Memphis Depay rozpoczyna drugą połowę od zdobycia bramki. 48 minuta, jest 1-1. Memphis Depay bohaterem. Nie był w stanie dobrze czysto złapać te piłki Martinez i tak w zasadzie można by tutaj rzec, że to jest w dużej mierze wina bramkarza. No właśnie, tak jest. Przepuścił piłkę, którą powinien złapać. No ale teraz miejmy nadzieję, że ten mecz nabierze rumieńców. Argentyńczycy już próbują ładnej, składnej akcji pod, no jeszcze nie pod polem karnym, ale gdzieś tam zbliżając się do pola karnego Holandii. Acuña do Gomeza, Papu Gomez, to jest dzisiejszy bohater, jeśli chodzi o Albiceleste. Zależy on tędzi i już zbliża się w pole karne. Spróbował strzału z dystansu, ale Pasfer tym razem nie miał problemów. Laga do Depaya. De Jong. Memphis. De Jong, czy będzie w stanie wyprzedzić obrońców Argentyny? No nie udało mu się to ewidentnie. De Paul, Paredes, Gomez. Do Messiego, Messi dzisiaj schowany, niewidoczny. To Papu Gomez odwala czarną robotę. Ale teraz, no czyżby kolejna ręka dzisiaj? Na to wygląda. Będzie dogodna sytuacja do oddania strzału tuż za pola karnego dla Argentyny. Leo Messi. Widzimy tego groźną minę. Pani sędzia maluje na murawie linię i już za moment będzie rzut wolny. 57 minuta spotkania. Leo Messi, ale jeszcze mamy informacje o zmianach. Fernandez zastąpi Gomeza. Gwiżdżą kibice, bo to jest kompletnie niezrozumiała decyzja. Papu Gomez przecież biegał, był aktywny, wciąż był w trybie, był jeszcze nadal zawodnikiem w pełni sił. Lionel Messi, nie ma bramki, poprzeczka, ależ tutaj zatrzęsło tą bramką po potężnym huknięciu Leo Messiego. Przywilej korzyści dla Holandii. Bergwijn, czy będzie w stanie się przy tej piłce utrzymać? Tak jest. Lewą stroną boiska, już wyprzedził wszystkich Argentyńczyków, ale nieco zaczekał to. Pozwolił Argentyńczykom lepiej się ustawić i broni Martinez. Czyżbyśmy mieli mieć dzisiaj dogrywkę? Czyżbyśmy mieli mieć rzuty karne? Otamendi. Martinez. Argentyńczycy teraz w natarciu w piątkę. Di Maria. Angel Di Maria ustawia się. Próbował strzału z dystansu, ale zupełnie mu się to nie udało. Żółta kartka dla Leo Messiego. Zaraz zobaczymy za co. Są tu jeszcze dyskusje między Virgilem Van Dijkiem a sędzią, no ale absolutnie, no musiała być żółta kartka, ale czy na czerwoną zasłużył Messi? Chyba nie. Raczej decyzja arbitra tym razem słuszna. Cody Gakpo wejdzie na boisko. Może nieco świeżości wpadnie do kadry holenderskiej. Ake. Czai się Lautaro, aby tutaj przechwycić piłkę po ewentualnym błędzie defensorów Niderlandów, Rodriguez zamiast Paredesa. Lautaro, szybszy był jednak Blind. Ake, De Jong, Cody Gakpo, Blind, Gakpo, skuteczny odbiór przez Molinę. De Paul, powoli te ataki Argentyny dzisiaj przebiegają. De Paul, no ale wiadomo, że oni nie mogą popełnić głupiego błędu. Aj, dobrze, przytomnie Van Dijk do De Jonga. Szuka tutaj kolegów do podania. No ale w Holendrzy dzisiaj trzeba przyznać, że ustawiają się bardzo słabo. Dumfries. Blind. Klasen teraz już lepiej ustawiona kadra Oranje, ale taki egoistyczny rajd Klasena, który zakończył się niepowodzeniem. Acuña. Ten, który był ciągle przy polskiej bramce w meczu Polska-Argentyna. Nie sięgnął jednak do tej piłki Di Maria i spokojnie Van Dijk do Klasena.
No, czy z tej akcji coś jeszcze wyniknie? Romero i lewą stroną boiska mogą spróbować akcji ofensywnej Argentyńczycy. Enzo Fernandez. Ale znowu wycofanie. No, dzisiejsza gra Argentyny nie jest powalająca na kolana. De Paul. Ale wiemy, że wystarczy teraz jedna składna akcja, która zakończy przygodę z mistrzostwami. Leo Messi na 2-1. I wygląda na to, że już jedną nogą w półfinale reprezentacji Argentyny. Czy to będzie faktycznie koniec przygody z mistrzostwami dla Oranie? Przekonamy się, ale nie upilnowali, a dokładnie nie upilnował Virgil van Dijk Leo Messiego. Tam był jeszcze Timber, który zupełnie z niezrozumiałych przyczyn zamiast podbiec do Messiego, to uciekł w drugą stronę. Leo Messi, wiwatują ultrasi Argentyny, 79. minuta. Albiceleste ponownie wychodzą na prowadzenie. Goal for Argentina, number 10, Lionel Messi. Otamendi, De Paul wydają się już nieco słabnąć. Zawodnicy Holandii, Fernandez. Odbiera mu piłkę Dumfries. Blind, ale Holendrzy wiedzą, że muszą szybciej przeprowadzać te akcje, że takie rozgrywanie piłki może jest bezpieczne, jeśli chodzi o stratę, ale nie jest bezpieczne, jeśli chodzi o wynik, bo ciężko będzie teraz odrobić tę stratę, chociaż to jest strata tylko jednobramkowa, ale zostało już tylko około 7, może 8 minut, licząc z doliczonym czasem gry. Teraz próbował oddać strzał jeden z Holendrów, no ale strzał zbyt czytelny, aby miał mieć problemy z nim Martinez. Kop Miners zastąpi Klasena. Kop Miners wybiegł już na boisko w fazie grupowej, także jako rezerwowy. Berghuis, De Jong, no ale taka główka to raczej było podanie do bramkarza niż strzał. Molina, Rodriguez, Martinez, Fernandez teraz pięknie uwolnił się spod opieki obrońców. Enzo Fernandez, nie ma 3-1, dobra interwencja Pasfera. 90. minuta meczu, Messi. Niepotrzebnie się śpieszy, bo przecież to Argentyna prowadzi. Mogliby tutaj spokojnie pograć na czas. Ale teraz już faktycznie nie śpieszy się. Już będą spokojnie sobie wymieniać tę piłkę. Di Maria może spróbuje do grania w pole karne, ale wybijają Holendrzy. 3 minuty doliczonego czasu gry na tablicy. Jeszcze 2,5 minuty dzieli przy tym korzystnym rezultacie Argentynę od półfinału. 39 lat Remco Pasver dzisiaj otrzymał szansę. On od niedawna gra w reprezentacji Holandii. Od roku 2022. Di Maria. Di Maria pokonany jednak przez Kop Minersa, ale czysty odbiór. De Paul. Obstawiony mocno przez defensorów Holandii. Cody Gakpo wybija piłkę na rzut rożny, ale teraz zostało już tylko 20 sekund. Nieco ponad, aby doprowadzić do remisu, a przecież przy piłce są Argentyńczycy. Leo Messi, to może być ostatnia akcja tego spotkania, to może być akcja, która przypieczętuje udział w półfinale dla reprezentacji Argentyny. Jeszcze kolejny rzut rożny. Widzimy fanów Argentyny z powiewającymi flagami. 94. minuta meczu. Holandia kontra Argentyna. W drugiej połowie zdecydowanie dominacja Argentyny. Di Maria, Kop Miners, ale znowu dobiega do piłki Lionel Messi. Messi, Messi. Niech go nie powstrzymuje Lautaro Martinez. I jeszcze będzie próbował Di Maria. No ale piłka poza boiskiem. A sędzia kończy to spotkanie. Argentyna w półfinale. Faworyt znajduje się w miejscu przeznaczonym dla czterech najlepszych zespołów mistrzostw. Holandia znowu nie zdobędzie mistrzostwa. Jest to prawdopodobnie najlepsza reprezentacja świata, która nie ma jeszcze w swojej kolekcji złota z mistrzostw. Widzimy, że na trybunach spokojna atmosfera mimo tego zwycięstwa. Dziwna sytuacja, co by nie mówić. Gomez i Messi strzelali bramki dla Argentyny. Memphis Depay zdobył bramkę honorową dla reprezentacji Niderlandów. Teraz powtórki
Na dziś to tyle. Zapraszam jeszcze do subskrybowania, zostawienia kciuków, do wchodzenia na fajny serwer, do którego link jest podany w opisie. No i zapraszam do oglądania tych powtórek. Na razie. We'll be right back.